Chodzi o skrzyżowanie Alei Niepodległości i Lecha Kaczyńskiego z ulicami Konstytucji 3 Maja i generała Józefa Bema. Są to bardzo ruchliwe ulice w mieście, w dodatku Niepodległości i Kaczyńskiego składają się na czteropasmową drogę przydzieloną pasem zieleni. Nie ma w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Budowa ronda w tym miejscu to według magistratu najlepsze rozwiązanie. W pierwszej kolejności zostało wykonane rondo na skrzyżowaniu ulic Bolesławieckiej i Jana Pawła II, dlatego że tam jednak było to skrzyżowanie znacznie trudniejsze do pokonania i nie było alternatywy. W tym miejscu, o którym rozmawiamy, również w przyszłości powstanie rondo, bo to jest najlepsza droga do upłynniania ruchu w mieście. Nie sygnalizacja świetlna, choć czasami jest niezbędna, ale najlepiej jest budować ronda. Na razie trudno o dokładną datę rozpoczęcia inwestycji. Na razie po zakończeniu nowego ronda turbinowego priorytetem będzie budowa tzw. małej obwodnicy, czyli łącznika pomiędzy ulicą Leśną a Kolejową, a w następnej kolejności zapewne przyjdzie też czas na budowę kolejnych rond w mieście, także na tym skrzyżowaniu, o którym rozmawiamy. Czas samej budowy ronda, jak pokazuje przykład tego turbinowego na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Bolesławiecką, nie jest długi. Dużo dłużej mogą potrwać kwestie związane z dokumentacją i procedurami urzędniczymi. Jestem Mikołajek i opowiem wam, jak spędziłem wakacje. No już, chłopaki, spokojnie. W ramach filmowych wakacji Kino Muza w Lubinie poleca najmłodszym widzom najnowsze przygody znanego na całym świecie Mikołajka. Na wakacje Mikołajka w polskiej wersji językowej zapraszamy w dniach od 22 sierpnia do 4 września. Bilety już od 15 zł. Od poniedziałku do piątku seanse również o godzinie 12. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Nikomu nie możecie powiedzieć. Przysięgnijcie teraz na świętego Mikołaja. Uroczyście przysięgamy! RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.